Szanowni goście, drogie koleżanki i koledzy, niezmiernie cieszę się, że dzisiaj możemy razem spotkać się tutaj w Radzanowie na tak wyjątkowej uroczystości, jaką bez wątpienia jest Święto Ludowe. Święto, które w ścisły sposób łączy się z naszą wiejską tradycją. Święto, które wywodzi się z ponad 120-letniej historii ruchu ludowego. Szczególny charakter dzisiejszego spotkania podkreśla fakt, że przed chwilą byliśmy świadkami nadania nowego sztandaru naszej gminnej organizacji. Jestem przekonany, że będzie on stanowił chlubę Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzanowie przez długie lata. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie to również świetna okazja do dyskusji na temat naszego samorządu, samorządu gminy Radzanowo. Nasza gmina administracyjnie składa się z 30 sołectw. Obszarowo zajmujemy około 105 km kwadratowych. Ludność to 8 tysięcy mieszkańców i z roku na rok ta ludność wzrasta. Jest to efekt bezpośredniego sąsiedztwa z miastem Płockiem. I właśnie to nasze dogodne położenie uważam za wielką szansę dla naszego samorządu w najbliższych latach. Musimy wykorzystać bliskość miasta Płocka. Musimy wykorzystać dobre położenie wzdłuż trasy wojewódzkiej 567 od Płocka do Płońska i dalej do Warszawy. Tak, aby pozyskać na nasze tereny prywatnych inwestorów. Tylko takich inwestorów, którzy zapewnią miejsca pracy naszym mieszkańcom, którzy będą płacić podatki tutaj i którzy będą szanować środowisko ekologiczne w naszej gminie. Szanowni Państwo, kolejna bardzo ważna sprawa, z którą nasz samorząd w najbliższych latach będzie musiał się zmierzyć, to moim zdaniem poprawa standardu dróg. Ostatnie lata pokazują, że jest duża potrzeba społeczna na drogi w innym wykonaniu niż tylko żwirowe. Powinniśmy postawić w sposób bardziej zdecydowany i odważny